Znany raper Peja w internecie, a słynny DJ Dex na boisku pomogli w tegorocznej czwartej już odsłonie meczu charytatywnego wejherowskiej samochodówki. Tym razem zbierano pieniądze dla małej Oliwii, a na przyszły rok organizatorzy szykują krok do przodu. Nie brakowało bramek, emocji i co najważniejsze szlachetnych gestów. Puszki wypełniły się pieniędzmi z powodu czwartego już meczu charytatywnego w wejherowskim ZSP numer 4, czyli popularnej samochodówce. Pojedynki uczniowie kontra nauczyciele toczą się od 2014 roku z inicjatywy tych pierwszych. Wpadli na pomysł, że chcieliby się pożegnać w jakiś spektakularny sposób ze szkołą i chcieli koniecznie zagrać mecz z nauczycielami. No i po drodze po prostu gdzieś w zasadzie od tego pomysłu, żeby zagrać mecz z nauczycielami, narodził się pomysł, że można to połączyć. Z roku na rok idzie coraz lepiej. To też zasługa znanych osób, które pomagają w promocji supermeczu. Tym razem to raperzy Ramona 23 i bardziej znany Peja. Wbijajcie tu mnie do samochodówki, jedyne 5 zł. Akcja dla Oliwii. Tyle w internecie, a na żywo w drużynie absolwentów pojawił się jeden z najbardziej cenionych DJ-ów w Polsce, który przez lata współpracował m.in. ze wspomnianym Peją, DJ Dex. No raczej troszkę jajowata piłka bardziej, ale no jak każdy chłopak zawsze się grywał w piłkę. Nie jestem jakimś wirtuozem futbolu, ale postaram się tutaj strzelić z bramkę. Poprosiłem tam parę miesięcy temu, już napisałem, też wyjechałem za granicę. Mieliśmy cały czas kontakt przez Facebooka, potem Dex do mnie zadzwonił, że będzie i... No i przyjechał, wczoraj go odebrałem. Wszystko dla małej Oliwki z wadami rozwojowymi, której rodzina poprosiła o pomoc w zbiórce na kosztowną rehabilitację. Możliwe, że uda się zebrać ponad 5100 zł, bo taki był wynik zeszłorocznego supermeczu, a organizatorzy celowali w rekord. Zawsze staramy się znaleźć sobie osobę, której pomożemy. Często bywa też tak, że to bezpośrednio już poszkodowani zgłaszają się do nas. To była Oktawia, to była też Oliwka i możemy od razu się pochwalić. Oktawia wyszła na prostą, także wygrała walkę. Póki co jest wszystko dobrze, więc trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że właśnie ta nasza tutaj inicjatywa pomaga tym dzieciom właśnie stanąć na nogi. Możliwe, że za rok pomysł jeszcze się rozwinie i zagości na większym obiekcie niż szkolne boisko. Planuję przenieść to na stadion Gryfa Duży. Będziemy rozmawiać z prezesem Gryfa. Mam zrobić taki dzień sportu tak zwany. I po tym meczach, czy tam po turnieju, zobaczymy, jak to zorganizujemy. Jakiś koncerty. Po prostu cały dzień był zaplanowany od rana do wieczora. Myślimy o 1 czerwca, Dnia Dziecka. Zbiórkę zorganizowano w formie symbolicznych 3 zł za wstęp oraz m.in. poprzez sprzedaż koszulek i płyt z autografami.